Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Jestem w kraju, gdzie temat seksu jest jeszcze bardziej tabu niż w naszej ojczyźnie między Bugiem a Nysą. Tutaj temat tabu, seks jest takim tematem tabu, że na ten temat w ogóle nie wolno nic. No. Natomiast okazuje się, że w tym kraju, gdzie seks jest zupełnym diabelskim wynalazkiem, wydawałoby się, że tutaj powinno istnieć więcej pochwiczanek niż w takim kraju jak wyzwolone państwo nad Wisłą. I tak nie jest. Czemu tak nie jest? Ponieważ były prowadzone pewne badania i te badania doprowadziły do jeszcze dziwniejszego wniosku, że w tym kraju, w tych krajach, gdzie się nie używa papieru toaletowego, to ludzie się nie podcierają. Jak się ludzie nie podcierają, to znaczy, że chodzą obsikani i obesrani, a szczególnie kobiety, prawda? Nie. Okazuje się, że nie, że tu higiena jest jeszcze dalej posunięta niż w Europie. Tutaj po dokonaniu aktu defekacji człowiek ma święty obowiązek podmyć się. I ten człowiek także, jeśli jest kobietą, to się podmywa przy użyciu, uwaga, przy użyciu czego? Wody i własnej dłoni. Bierze się tą wodę, w zależności od kraju, bo jeżeli to jest kraj trochę bardziej na wschód, to tam się taką wodę bierze ze słoika, nalewa na rękę i się podmywa. A tu natomiast są takie kraniki w kiblach, gdzie kibel się od razu składa z czegoś takiego, co wygląda jak bidet, odkręca się kranik i się podmywa po akcie sikania lub zrania. To znaczy, taka kobieta własną ręką się podmywa i to bez użycia gąbki. Własną ręką dotyka swoich własnych narządów różnych, można je różnie nazwać, no. I teraz okazuje się, że ten wielokrotny kontakt między ręką a narządami własnymi, nie poprzez papierek, nie poprzez gąbeczkę, tylko własny palec dotyka własnych warg schromowych lub jeszcze co gorsza, odbytu. Tu się okazuje, że tam, gdzie człowiek traktuje siebie jak całość, procent występowania pochwicy jest dużo mniejszy, mimo że podejście do seksu jest jeszcze bardziej porąbane niż w Polsce. Dlatego dziewczyny, podmywajcie się własną ręką!